Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Wielka powódź w Polsce i Czechach. Skutki gwałtownych opadów po przejściu Niżu Genuańskiego o nazwie Borys odczuły również Słowacja, Rumunia, Węgry, Austria. Obecnie podwyższa się poziom wody we Włoszech. Zagrożona jest także Chorwacja. Doszło do wypadków śmierci. Tysiące ludzi straciło dobytek życia. Co jest przyczyną tej wielkiej powodzi? Na ile mają w nim udział zmiany klimatyczne na całym globie? Czy dziś jesteśmy w stanie opracować sposób obrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi? O tym w raporcie na dziś 18 września 2024 roku. Raport na dziś to środowy odcinek raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Marcin Zżyła jest wydawcą programu, Chris Wawrzak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem, wyjątkowo w środę, ale to sytuacja wyjątkowa, jest dr Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka to Lubię, nasz stały współpracownik. Witam cię, Tomku. Dzień dobry. To są dramatyczne dni dla tysięcy ludzi w Polsce, w Czechach. Tysiące ludzi traci dobytek życia, całe dzielnice, w niektórych wypadkach miejscowości całe, albo prawie całe są zalane. Mamy też przypadki śmierci niestety. Ogółem we wszystkich krajach to jest co najmniej 21 osób, choć ten bilans nie jest ostateczny. Niezwykle ważne, tak sobie myślę, jest w tej chwili ważenie słów i nie uleganie takiej pokusie szybkiej oceny. Mówię o tym na początku naszej rozmowy, dlatego że wiemy obaj, jak funkcjonują współczesne media. Jest wielu w tej chwili tak zwanych ekspertów, samozwańczych ekspertów, którzy już wszystko wiedzą. Kto jest winny, dlaczego doszło do tych tragedii i tak dalej. Pytanie moje brzmi, ile rzeczy wiemy, na ile umiemy opisać to, co się wydarzyło, na ile jesteśmy w tej chwili zdolni do rzeczowej analizy tej powodzi? To są najtrudniejsze pytania, jakie mogłeś zadać. Na początek, potem będzie łatwiej. Później będzie tylko gorzej. Czy wiemy, co się stało? Wiemy na poziomie takim, na dużym poziomie ogólności, z czego to wynika. Możemy, patrząc na poprzednie kataklizmy, spróbować wyliczyć, jakie elementy, co konkretnie miało wpływ na to, co teraz obserwujemy. Natomiast z całą pewnością nie mamy jeszcze wszystkich informacji, nie mamy danych statystycznych, nie mamy jeszcze wszystkich obserwacji. Ja wczoraj robiłem na kanał, o którym wspomniałeś, film o technologiach satelitarnych, które w takich sytuacjach są wykorzystywane i bez których też byśmy byli częściowo ślepi. Więc tutaj jeszcze jest bardzo, bardzo dużo niewiadomych, bo też wciąż jesteśmy w trakcie. Więc odpowiedź na przykład na pytanie, jaki był obszar zalany, jakie są straty, no ze względów oczywistych na ten moment nie potrafimy jeszcze na to odpowiedzieć. Ale przynajmniej rozbrójmy to, co potrafimy rozbroić. Przyczyną tego zjawiska pogodowego było to, co się nazywa Niżem Genuańskim, tak. Czyli ekstremalna zmiana pogodowa, która wywołała ogromne opady, zwłaszcza na pograniczu polsko-czeskim, jak rozumiem, prawda? Tak, niż powstaje ten zasobnik wody, który później spada na nasze głowy, powstaje nad Morzem Śródziemnym i tutaj już dochodzimy do pierwszych takich elementów właśnie bardziej skomplikowanych, no bo można by się zastanowić, dlaczego on tam powstaje, albo dlaczego jest taki, jest coraz bardziej intensywny. Tutaj pojawiają się już tematy związane ze zmianami klimatu, z podwyższającą się temperaturą, a więc też i z większym parowaniem wody z powierzchni Morza Śródziemnego. A jeżeli tej wody jest więcej w powietrzu, to gdy to powietrze, jakie nasiąknięte parą wodną, gdy w nie wpłynie powietrze chłodniejsze z północy, a to mam, właśnie z tym mamy do czynienia w przypadku tego konkretnego Niżu, no to wtedy i wody, która finalnie gdzieś musi spaść, jest tam po prostu więcej. Zwykle jest tak, że jak spada woda, no to ona odpływa. Dlaczego w tym wypadku ta woda nie ma gdzie odpływać? Ona ma gdzie odpływać, tyle tylko, że te trasy odpływu, one są nie aż tak drożne, jakbyśmy chcieli. Ona odpłynie, to jakby tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast zanim odpłynie, spowoduje szkody.
To w najkrótszych słowach, jakie mogę sobie wyobrazić, to jest odpowiedź na twoje pytanie. No tak, to jest istota rzeczy. To znaczy, co na tym etapie możemy powiedzieć, że zostało zrobione źle? Jakie zjawisko nastąpiło, które powoduje, że ta woda nie miała gdzie odpływać? Bo to na tym rzecz polega, prawda? Ona się wylewa, poziom rzek czy strumyków rośnie w tempie gwałtownym, przelewa się i zalewa siedziby ludzi. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Pozwól na małą dygresję. Ja kilka tygodni temu, chyba zresztą o tym słuchaczom raportu opowiadałem, byłem na takim rejsie z grupą młodych geologów i między innymi zatrzymywaliśmy się w kilku miejscach w Danii po to, żeby oni mogli pobrać próbki, ale też się nauczyć. I w jednym z takich miejsc, przy takim dużym przekroju, takim klifie, jeden z geologów mi pokazał, o widzisz, a tutaj była duża powódź. Tam kilkadziesiąt milionów lat wstecz. Więc powódź jako taka, ona jest czymś, co jest elementem naszej rzeczywistości. Natomiast jeżeli nieodpowiednio zagospodarujemy swoją rzeczywistość, przestrzeń, to jesteśmy narażeni na skutki tej powodzi dużo bardziej niż moglibyśmy być, gdyby ta przestrzeń była lepiej zorganizowana. Czyli nie sam fakt powodzi jest tutaj wyzwaniem, bo one są, powodzie są tak samo jak susze, od czasu do czasu elementem naturalnym. Pytanie brzmi, czy my mamy przestrzeń tak zorganizowaną, żeby w trakcie takiej powodzi albo w trakcie suszy w innej sytuacji, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Otóż mamy ją tak zorganizowaną, że właśnie sobie tę krzywdę robimy. No właśnie, i jaka jest odpowiedź na to pytanie? Mamy zasoby, żeby bronić się przed taką powodzią w świecie, który stworzyliśmy, nie w świecie z XV wieku, ani z X, ani 2000 przed naszą erą, tylko obecnie. Może paradoksalnie wtedy było troszkę łatwiej, dlatego że ludzi było mniej. Ależ oczywiście sugeruję, że było łatwiej wtedy pewnie. Tak było. I też domostwa pewnie było łatwiej postawić po raz drugi. Dzisiaj chcemy wybudować dom albo osiedle, albo supermarket na terenie zalewowym, bo bliżej rzeki, dlatego że tam są ładne widoki. No i się pojawia problem, że wtedy, kiedy rzeka wylewa, a nie trzeba jakiejś gigantycznej powodzi albo innego, powiedzmy, innej dramatycznej sytuacji, żeby ona co jakiś czas rzeczywiście wylewała, no to już mamy wodę, daj Bóg, po kolana, ale czasami niestety dużo, dużo wyżej. Gdy do tego dołożymy jeszcze to, że wycinamy lasy, a to powoduje, że ziemia ze zboczy górskich jest wypłukiwana i zostaje wprowadzona do potoków, więc te potoki stają się płytsze, no więc też i mniej wody się w nich mieści, albo inaczej ta sama ilość wody, jak gdyby tak na szerokość zajmuje więcej miejsca. Gdy do tego dodamy jeszcze to, że bardzo, bardzo chętnie betonujemy na przykład duże powierzchnie parkingów, nie zastanawiamy się w ogóle nad sytuacją, w której co się dzieje z wodą, gdy ona zaczyna padać? To jest ważny temat. Gleba ma możliwości zaabsorbowania jakiejś ilości wody. Zachowuje się jak gąbka. Przyroda także ma, już pomijając samą glebę, ale na przykład jakieś tereny podmokłe, jakieś niewielkie jeziorka, oczka wodne, łąki takie podmokłe. To jest gigantyczna gąbka. Natomiast jeżeli te ładne przestrzenie zagospodarujemy, wyrównamy, wszystkie jakieś gdzieś tam zapadliska zasypiemy i przychodzi deszcz, nawet dużo deszczu jak tym razem, no to te naturalne takie bufory, te naturalne marginesy, które normalnie by zadziałały i być może ta powódź też by przyszła, ale na pewno nie aż tak intensywna, my je po prostu sami likwidujemy. I to jest problem, nie powódź jako taka, tylko to, że robimy bardzo dużo, żeby ta powódź była bardziej katastrofalna niż mogłaby być. Tomku, robimy bardzo dużo, żeby ta woda nie miała gdzie wsiąkać, ale bronimy się przed tym. Budujemy zbiorniki retencyjne, budujemy wały wyższe niż wcześniej, budujemy tamy, zapory, które mają kontrolować rzeki i kontrolować w ogóle zbiorniki wody. Czy my na tym etapie jesteśmy w stanie powiedzieć, co poszło nie tak, czy dlaczego w konkretnych miejscach te blokady nie zadziałały?
Ja się nie podejmuję odpowiedzi na twoje pytanie z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że nie jestem inżynierem, nie jestem hydrologiem. Drugi powód jest taki, że jesteśmy jeszcze w trakcie, więc odpowiedź na pytanie, co poszło nie tak, wydaje mi się mocno przedwczesna. Trzeci jest taki, że ja nie potrafię zweryfikować, jest za wcześnie na zweryfikowanie wielu sygnałów o nieprawidłowościach, o tym, że niektóre zbiorniki powinny być wysuszone albo woda z nich powinna być spuszczona, gdy było już wiadomo, że kataklizm nadciąga, a nie była spuszczona. Nie podejmuje się weryfikowania informacji, że w niektórych miejscach na przykład osoby prowadzące biznesy turystyczne postanowiły na własną rękę koparką przerwać wał po to, żeby ich interes, ich biznes, ich hotel nie został zalany. To są wszystko elementy tej historii, natomiast na tym etapie ja nie mam narzędzi do tego, żeby je zweryfikować. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby one zostały zweryfikowane. No tutaj oczywiście wchodzimy w przestrzeń polityki, tego piekła, które już teraz się odbywa w mediach, a prawdopodobnie będzie się odbywało jeszcze bardziej. A ja bym chciał, żeby to nie tyle było piekło, ile żeby to rzeczywiście było rozliczenie i żeby to Wszyscy byśmy chcieli, tak. I żeby to była nauka na przyszłość. Czy do tego dojdzie? No na to jest właśnie być może ten moment, w którym społeczeństwa mądre od społeczeństw niemądrych się różnią, że tragedii, czy niestety do tragedii dochodzi w każdych, ale jedne wyciągają wnioski z porażek, a inne pozostają na tym właśnie piekle i na tym obijaniu się pałkami. Wiesz, to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy zbiorniki powinny być jeden duży, czy pięć małych, bo ja nie odpowiem na to pytanie. Nie jestem ekspertem tej dziedzinie. Ale na przykład chciałbym uświadomić nam wszystkim, jak bardzo nasza działalność wpływa w takich sytuacjach kryzysowych na to, co dostajemy. Ja mieszkam na Śląsku. W miejscowości czy w gminie, w której mieszkam, w ciągu 30 lat, wczoraj sprawdzałem te informacje, od lat 60. do lat 90. poprzedniego wieku, z powodu eksploatacji górniczej miejscowości, nie oczywiście równo, ale w niektórych miejscach opadły o prawie 20 metrów. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której o prawie 20 metrów, o dużych kilkanaście, 17, 18, 19, opada miejscowość. To się wiąże z tym, że zmienia się kierunek cieków wodnych. To się wiąże z tym, że powstają tak zwane niecki bezodpływowe, czyli powódź niekoniecznie musi być związana z tym, że gdzieś płynie rzeka, która wychodzi ze swoich brzegów. Ona może być związana, ta powódź czy powodzie mogą być związane z tym, że powstaje nagle dół, w tym dole jest jakaś miejscowość albo miejscowości, przychodzi duży deszcz i po brzegach, że tak powiem, tej niecki spływa woda, ona nie ma gdzie odpłynąć i ona zatapia ludzkie zatapia domy, zatapia gospodarstwa. To jest wynik nie tego bezpośrednio, że pada deszcz, bo deszcz zawsze padał i daj Bóg, żeby jak najdłużej padał, bo on przynosi nam życie. To chodzi o to, że tak bardzo rozregulowaliśmy wszystko, co tylko da się rozregulować i tak bardzo wciąż rozregulowujemy, że aż się dziwię, że potem się dziwimy, że te straty są aż tak duże. Dziękuję, Tomku, że poruszyłeś ten temat, bo to jest coś, o czym się stosunkowo mało mówi. Mieszkasz na Górnym Śląsku, więc to jest bliski ci temat. Zalewało i podczas tej powodzi, i jak rozumiem, niekoniecznie podczas takich spektakularnych powodzi, po prostu zalewa te rejony pokopalniane albo rejony wydobywcze, czyli te sąsiedztwo kopalni. Czy w ogóle coś się na przykład z tym robi? Bo przecież, jak sam zwróciłeś uwagę, to nie jest kwestia tego, że się zmienia klimat, tylko tego, że w sposób bezmyślny podchodzi się do obszarów, które powinny być w jakiś sposób chronione. Trudno coś z tym zrobić, bo teraz wyobraź sobie sytuację, w której duży teren, teren gminy, opada o kilkanaście metrów. Przecież tego się nie da nadsypać. Poza tym tam stoją domy.
No więc to, co można robić, to można w sposób kontrolowany stworzyć w środku tego obszaru jakieś takie sztuczne jeziorko i dbać o to, żeby to było wypompowywane, żeby ta woda była wypompowywana gdzieś. No ale ona też musi być gdzie wypompowywana. No więc się ją pompuje do jakiejś najbliższej rzeki. Tyle tylko, że ta rzeka po to, żeby nie stać się jeziorem, tylko żeby spływać, ona musi mieć spad. Więc ten spad się jakoś gdzieś tam reguluje, budując dosyć wysokie mury, albo mury, no wały. Sytuacja staje się groźna wtedy, kiedy ten wał, czy ten, powiedzmy to lustro wody jest dużo wyżej niż miejscowość obok. I teraz przychodzi duży deszcz i te wały zaczynają przepuszczać. I ci ludzie nie to, że mają gdzieś tam w dolince rzekę, której lustro, tafla się podnosi i zalewa. Ci ludzie mają rzekę powyżej swojej głowy. Ja nie chcę też, żeby nasza rozmowa wyglądała jak takie trochę uskarżanie się na fatalny los nas tutaj na Górnym Śląsku, bo to ja to podaję tylko i wyłącznie jako przykład, jak bardzo zmieniliśmy nasze otoczenie. I generalnie moglibyśmy powiedzieć, no jest okej, tak? Nie jest najgorzej, jest super nawet miejscami może, do momentu, w którym nie pojawi się kataklizm. Nie tylko ten konkretny, czyli duża woda. To może być duży wiatr. To może być wiele różnych rzeczy. I w sytuacji, w której środowisko, nasze otoczenie jest tak mocno zmienione, nie powinniśmy się dziwić. To jest ta cena, którą my płacimy. Czy ta cena jest uświadomiona? Moim zdaniem nie. Ale może najwyższy czas, żebyśmy uświadamiali sobie, jakie są skutki tego, że zmieniamy nasze otoczenie. My w zasadzie próbujemy odpowiedzieć na to podstawowe pytanie, na które też niektórzy eksperci już odpowiedzieli zero-jedynkowo. A to pytanie brzmi, na ile ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ta wielka powódź, takie jak susze czy pożary, są wynikiem spowodowanych przez działania człowieka od 150 lat zmian klimatycznych, prawda? Odpowiedź zero-jedynkowa jest odpowiedzią niemerytoryczną, jest odpowiedzią nieprawdziwą, jest odpowiedzią, która niewiele różni się od układania tarota albo od wróżenia z fusów. Nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Czyli jak dziś jeden z portali mówi o tym, że to, co się wydarzyło parę dni temu, jest wynikiem zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka, to jest nonsens. To nie do końca wiem, co ma autor tej wypowiedzi na myśli. Ponieważ niż genuański jest naturalnym elementem naszej rzeczywistości. Jeżeli chcielibyśmy sensowne pytanie zadać albo udzielić sensownej odpowiedzi, to nie tyle o to, czy on jest wynikiem, tylko o to, czy to, jaki on jest, czy jaki on się staje w ciągu ostatnich dziesięcioleci, czy na to my mamy wpływ. Nie na to, że on powstaje, bo on powstawał już dużo wcześniej, tylko czy przypadkiem on nie niesie coraz więcej wody. Czy przypadkiem on nie jest coraz bardziej intensywny? I rozszerzając to pytanie nie na tę konkretną, na to konkretne wydarzenie, na ten konkretny kataklizm, tylko szerzej na nasze otoczenie, to tak, a w atmosferze jest coraz więcej energii, więc też i zjawiska pogodowe są coraz bardziej intensywne. I to nie to, że one są, tylko to, że one są coraz bardziej intensywne. Czyli skala się zmienia, jak rozumiem, tak? I to też czasami ta zmiana skali wymaga wejścia gdzieś nieco głębiej w temat. Podam konkretny przykład. Gdy patrzy się na dane statystyczne dotyczące opadów w Polsce, średnio statystycznie nie zmienia się nic od wielu dziesięcioleci. Ale gdy wejdzie się nieco głębiej, to widać, że co prawda ilość wody jest taka sama w skali roku, ale zmienia się charakter. Kiedyś bardzo dużo, czy większość opadów to były opady długotrwałe i niespecjalnie intensywne. Dzisiaj dużo więcej niż kiedyś jest opadów nawalnych. I znowu, czy kiedyś bywały intensywne burze? Oczywiście, że bywały. Więc gdy dzisiaj taka intensywna burza wystąpi, demolująca jakiś obszar i ktoś mówi, to jest wynik zmian klimatu, a kto inny powie, bzdura, 100 lat temu też takie były. No tak, były takie,
Tylko że i teraz nie mam pewności co do liczb, więc proszę to potraktować jako, powiedzmy, taki przykład orientacyjnie. Jeżeli 100 lat temu w ciągu roku takie burze występowały 5 razy w roku, to teraz może występują 15. Ilość wody jest ta sama. Więc jeżeli ktoś spojrzy na dane IMGW, to powie, chwila, nic się nie zmienia. Przecież dalej jest tyle samo, co w latach 50., co w latach 30., 20. To prawda, tylko że charakter się zmienia i nasza rzeczywistość nie jest do tego nowego charakteru przystosowana, ponieważ gleba, a szczególnie gdy takie burze występują po okresach długotrwałej suszy, a tak było też i tym razem, gleba zachowuje się nie jak gąbka, tylko jak asfalt, jak beton, ma twardą skorupę, która zaczyna zachowywać się jak gąbka dopiero wtedy, gdy lekko namoknie. Tylko że w momencie, jak spada ściana wody, to zanim ona zdąży namoknąć po to, żeby zacząć zachowywać się jak gąbka i zacząć absorbować tą wodę, ta woda już spływa i ta woda już jest gdzie indziej, w jakimś potoczku, który normalnie powinien to, że tak powiem, zagospodarować. Pod warunkiem, że wcześniej część tej wody zostanie zaabsorbowana przez glebę. No ale nie została, spłynęła, więc potoczek wylewa. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że często zdarza się, może nie w przypadku tak dużych kataklizmów jak teraz, ale lokalnych podtopień po większej burzy, że ta woda w końcu spływa i w tym samym miejscu 2-3 dni później znowu jest susza. Dlaczego? Bo gleba nie zdążyła namoknąć, a wewnątrz, a pod cieniutką warstwą tej gleby dalej jest sucho. Więc my musimy się przyzwyczaić do takich rzeczy, niestety, bo one będą występowały, one występują coraz częściej i będą występowały coraz częściej. I nie da się powiedzieć, że któreś z tych wystąpień, to konkretne, to jest wynik zmian klimatu. Częstotliwość zwiększająca się, ona o tym świadczy. Tomku, ty o tym wspominałeś, ale ludzie zawsze musieli sobie radzić ze zjawiskami natury. Ludzie żyją na terenach zalewowych od zawsze. Ludzie od zawsze żyją na stokach wulkanów, które regularnie wybuchają i regularnie niszczą cały ludzki dobytek. Ludzie żyją na pustyni, mimo że wiadomo, że tam jest ciepło. Żyją w Etiopii, gdzie susze bywają od zawsze, regularnie, choć nie zawsze powodują głód. I ludzie potrafią sobie radzić z takimi ekstremami. Ja tylko podam jeden przykład. Po wielkiej katastrofie powodziowej w Holandii w 1953 roku, kiedy fala zalewowa zabiła prawie 2000 ludzi i zniszczyła ogromne połacie ziemi, wdrożono coś, co się nazywało planem Delta, czyli planem budowy systemu zapór i tam, który chroni ten kraj, stosunkowo mało niszcząc środowisko zresztą. I to chyba nie jest tak, że nie da się pewnych rzeczy zrobić. Da się. Ostatni element tego planu, takie wrota mogące zamknąć port w Rotterdamie, Holendrzy skończyli w 1997 roku. To trwa, to kosztowało kilkadziesiąt miliardów dolarów, natomiast da się takie rzeczy zrobić, jeżeli postawimy na ludzką inwencję, na ludzką organizację i przemyślane decyzje. To prawda. To da się zrobić, chociaż każde zabezpieczenie ma swoje ograniczone możliwości, natomiast statystycznie da się wyliczyć, o jakiej wysokości wały powinny być, jeżeli mają wytrzymać, nie wiem, 200 lat. Tak? To się da zrobić. To kosztuje bardzo dużo i tutaj pozwól na krótką uwagę, całkiem spora część tych najbardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, ona dotyczy krajów biednych. Więc jeżeli te ekstremalne zjawiska pogodowe będą jeszcze bardziej ekstremalne, to akurat najbardziej to uderzy w tych, których akurat na tego typu zabezpieczenia jak Holendrów nie stać. Polska, patrząc na świat, jest bardzo bogatym krajem, więc nas też stać na to, żeby takie różnego rodzaju zabezpieczenia zastosować. Są dwie rzeczy potrzebne. Po pierwsze, potrzebna jest świadomość. A po drugie, potrzebna jest konsekwentna realizacja pewnej polityki. Moim zdaniem, tutaj stawiam tezę, że i jednego, i drugiego nam brakuje. Brakuje nam też takiej odpowiedzialności. Odpowiedzialności na przykład nie zasypujemy zbiorników retencyjnych czymś,
czego nie potrzebujemy, a wiem, że takie sytuacje mają miejsce. Musimy na to spojrzeć całościowo, a nie wyrywkowo. To, że my gdzieś wybudujemy zbiornik retencyjny, to nie rozwiąże problemu. Ponieważ przy kolejnej powodzi, gdy wytniemy ileś tam hektarów lasu, to nawet ten zbiornik nam nie pomoże. Więc jeżeli zdiagnozujemy problem całościowo, to tak, jesteśmy w stanie, wydając na to ogromne pieniądze, jesteśmy się w stanie zabezpieczyć. No i te pieniądze to jest właśnie ta cena, o której wcześniej rozmawialiśmy. Dziękuję Ci bardzo. Dr Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka to Lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata, był gościem raportu na dziś. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam w sobotę na raport o stanie świata, nasz główny program. Przypominam o nowym odcinku raportu o książkach Agaty Kasprolewicz, który także jest dla Państwa dostępny. Dziękuję bardzo za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Arctic Paper, producent papierów publikacyjnych Munken. Dbamy o jakość w książkach. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. CentroChem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Wiodąca polska firma doradcza Crido. Ponad 450 ekspertek i ekspertów pomaga podejmować dobre decyzje wspierające rozwój Twojego biznesu. Crystal Mountain, luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. Adwokat Leszek Kieliszewski, kancelaria Legality, www.legality.com.pl. KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu. Człowiekwzagrożeniu.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych.
Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. Granada, pensjonat i spa w Dusznikach Zdrój u podnóża Gór Stołowych. pensjonatgranada.pl. JMP. Znakomicie oddychające i przeciwdeszczowe kurtki na rower produkowane w Polsce. sklep.jmpsport.pl. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Lively. Konferencje i eventy online. Lively. Wszystkie narzędzia online w jednym miejscu. lively.pl. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. 5KS Estate. Nieruchomości w Hiszpanii. www.5ksestate.es. Firma logistyczna ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Firma Yameo z Y na początku, specjalizująca się w rozwoju oprogramowania, oferująca produkt do zdalnej komunikacji z klientem. Lider IT i innowacji w sektorze ubezpieczeniowym, bankowym, zdrowotnym. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.